Darek, no dość długo zastanawiałeś się, czy masz kibiców w niepewności. Mówiło się powszechnie o tym, że bardzo mocno trener Kaszowski i łańcuch się kusili. Powiedz, jak to było. Tak, tak. No trener Kaszowski zaraz po zakończonych rozrywkach zaczął dzwonić. No, dzwonił już trzeci sezon z rzędu, no i tak kusił, no bardzo kusił. I jak Krosno dowiedziało się, że no, jakie są tam odgłosy z łańcucha, też zaczęło dzwonić. No i po prostu wybrałem Krosno, bo dwa lata z rzędu już tutaj grałem, tam będzie trzeci rok. Bardzo dobrze się tu czuję, lubię kibiców. No kibice lubią ciebie. No tak się właśnie złożyło, także fajnie. I także wybór był prosty. Darek, pogoda taka iść, można powiedzieć, wakacyjna, idealna na wakacje, gorsza na trenowanie, dajecie radę? Tak, tak, skwar strasznie, no po 30 stopni, ale jakoś przychodzimy na ranny trening na stadion o 8 godzinie, także jeszcze nie jest tak ciepło i jakoś dajemy radę. Jak wakacje, bo było 2 miesiące wolnego, byłeś gdzieś, czy u siebie w domu? Nie, no na wakacjach byłem tam troszeczkę u rodziny, tam w innych miastach, ale tak to na wiosce u siebie spokojnie, bez żadnych tam ciśnie, no i zdrowo, także nic się nie działo. I... Tu powiedz, co to za atrakcyjna wioska, bo może turyści zaczną. Bolesławszyce, zapraszam serdecznie, Arboretum, także w wolnych chwilach można wpaść, nie ma problemu.